Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami i z duchem twoim. Msza święta jest odprawiona za zmarłych Annę, Teresę i Piotra w rocznicę śmierci. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, by nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokość i Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Aniżeli świat, bo nie zna snu blask
od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Oto Słowo Boże. Nazywasz mnie dobry. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przekazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Lepiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w przyszłym czasie. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, w jednym z naszych miast toczył się proces rozwodowy. O rozwód wystąpiła żona, motywując swój wniosek tym, że mąż nie tylko nie okazuje jej serca, ale wręcz dokucza jej, zatruwa życie, znęca się nad nią moralnie. Mąż wydawał się być zaskoczony tymi zarzutami. Nie rozumie, czego ona ode mnie chce. Ma co jeść, ma w co się ubrać, jest samochód, jest dobry telewizor, lodówka. Czego więcej chce? Nie pomyślał, że ślubował jej więcej, a właściwie wszystko. Ślubował jej miłość. I podobne wrażenie sprawia ten człowiek, o którym przeczytaliśmy w Ewangelii. Pyta on Chrystusa: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Nazywając Chrystusa dobrym, miał na myśli raczej dobroć ludzką. Możliwie, że był wzruszony dobrocią, jaką Chrystus odnosił się do ludzi, szczególnie do dzieci, bo następuje ten kontekst zaraz, kiedy dzieci do siebie przywołał i błogosławił. Lecz Jezus zwraca mu uwagę na głębszy sens tego słowa. Chrystus wskazuje na Boga jako źródło wszelkiego dobra, ale też wskazuje na siebie. I pyta go więc Chrystus: znasz przykazanie? Gdy ów człowiek odpowiedział szczerze i z widoczną satysfakcją, że także w oczach Chrystusa odmalował się wyraz pochwały i sympatii, a jednak nie pozostawił go Chrystus w tym stanie dobrego samopoczucia. Zaraz on powiedział: jednego ci brakuje. I tutaj skończył się zapał tego człowieka. Możliwe, że spodziewał się tylko pochwały,
nie przypuszczał, że można coś, czegoś więcej od Niego zechce. Wniosek, jaki wysuwa Chrystus z tej rozmowy, jest, że trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie są zdumieni tymi słowami. Myślą pewnie o tych wszystkich faryzeuszach, uczonych w piśmie, starszych ludu, kapłanach, przecież bardzo pobożnych, a często tak zamożnych, czyżby bramy Królestwa Niebieskiego miały być dla nich zamknięte? Czy w ogóle zamożność sama w sobie jest czymś złym? Pan Jezus tłumaczy, nie sama zamożność, lecz zaufanie, jakie człowiek w niej pokłada, może być zgubne. I z Ewangelii można wyprowadzić przynajmniej dwa wnioski. Pierwszy właśnie to Chrystus nie zadawala się zachowaniem przez nas wyłącznie przekazań boskich. A właśnie ludzi wielu ogranicza się swoją moralność do dekalogu. Nie zabiłem, nie ukradłem, nie cudzołożę. Jestem w porządku. Jeśli pobożnie biorę udział w niedzielnej mszy świętej, to można powiedzieć, wyobrażając sobie, że jeszcze coś można ode mnie wymagać więcej. Uważają tacy ludzie, że Bóg powinien być zadowolony, gdyż oni Mu oddają wszystko, co Mu się należy, że w zamian mają prawo domagać się od Boga wszelkiego błogosławieństwa i w sprawach doczesnych i oczywiście zaszczytnego miejsca w niebie. Ale jest to, moi kochani, postawa minimalistyczna. Chrystus żąda, aby dla życia wiecznego człowiek poświęcił wszystkie siły. Chodź za mną, to znaczy zachowuj wszystko, czym Chrystus uzupełnił moralność dekalogu. A więc zachowywać i naśladować Chrystusową cierpliwość, powściągliwość, ofiarność, wyrozumiałość, gotowość na przebaczenie. W ten czas dopiero można mówić o miłości do Chrystusa. I drugi wniosek, który się, moi kochani, nasuwa, to Chrystus ukazuje względną wartość dobrobytu. Wartości doczesne, materialne, to są wartości pozytywne. One są na usługach człowieka, ale nie na odwrót. Człowiek nie może stać się ich czcicielem, ich niewolnikiem. Dobrobyt to rzecz pożyteczna. Jak długo człowiek nie staje się nim zaślepiony, jak długo nie położy w nim swej ufności. Bardzo często jest człowiek dobrze sytuowany, jest równocześnie poprawnie religijny. I to wiemy, że ludzie na wysokich stanowiskach, mający majątek, są poprawnie religijni. Nie można im nic zarzucić. To znaczy, są poprawnie w tak zwanych granicach dekalogu, lecz poza tym są to ludzie często próżni, samolubni, obojętni na wzniosłe ideały. Nie chodzi tu, moi drodzy, faktycznie, by rozdali to, co mają, lecz aby byli gotowi uczynić, gdyby wyszła konieczność własnego zbawienia, muszą to oddać. I niestety często można poważnie wątpić, by tacy ludzie, bogaci, byli zdolni do tak wielkiej ofiary. I moi drodzy, są ludzie zdolni do ofiary. Przykładem są apostołowie. Ale opuszczenie dóbr doczesnych nie byłoby czymś doniosłym, bo w tym czasie były szkoły filozoficzne, które głosiły abnegację, czyli odrzucenie wszystkich wartości materialnych. Taka słynna szkoła cyników w Grecji. I dlatego byli to ludzie właśnie, którzy opuścili wszystko, dobra materialne. Ale Piotr podkreśla coś więcej.
i poszliśmy za Tobą. Dzieliliśmy wszelkie Twoje trudy, naśladowaliśmy Ciebie. Braliśmy udział we wszystkim, co Ty sam czyniłeś. I to jest, moi kochani, że trzeba iść naśladować Chrystusa. I właśnie człowiek dostaje w zamian od Chrystusa wielkie dobra, dobra duchowe. Chrystus mówi, że za to, za dla każdego, kto idzie za mną, to mnie próbuje naśladować w mojej cierpliwości, w mojej postawie wyrozumiałości, powściągliwości, w postawie nieosądzania ludzi niepotrzebnie, jeżeli tego nie ma konieczności. No, moi kochani, są chwile, że trzeba osądzać ludzi, bo niestety musimy przecież sądzić ludzi. Musimy brać albo przykład, albo po prostu uciekać od ludzi przewrotnych. Dlatego nie unikniemy sądu, tylko żeby sąd był w miarę możliwości adekwatny. Żeby w miarę możliwości opierał się właśnie na takim zdrowym rozsądku, a przede wszystkim na naszej religijności. Dlatego, moi kochani, kończąc, musimy pamiętać o tym, że mamy też możliwość Bogu dać ze swoich dóbr. Na przykład taka prosta sprawa. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na inwestycje podejmowane przez naszą parafię i opłacenie ogrzewania w miesiącach zimowych. To jest ofiara dla samego Boga na świątyni. To jest to, co możemy dać. Jeżeli człowiek powie tak, a po co ja będę dawał? Przecież oni mają, to niech dadzą. Oni zarządzają świątynią. To wtedy zamyka swoje serce i słyszy się nad Tobą głos, jak trudno Ci wejść do Królestwa Niebieskiego. Tak samo będzie zbierana ofiara, bo to dzień papieski na dzieło nowego tysiąclecia, pomnik żywy Jana Pawła II. To zróbcie taką podział. Mam dać dziesiątkę, to piątkę dam na kościół, piątkę dam na papieża, na dzieło papieskie. Albo mogę dać, mając 5 zł, dam 3 złote na ogrzewanie dla kościoła, a 2 złote dam na dzieło papieża. I to jest właśnie takie. I zobaczysz, jak w sercu będzie Ci radośnie, że dokonałeś coś dobrego. Idź za tym natchnieniem dobrym sercem. Pamiętajcie, jest zasada chytry, bo dość, że nie wyda, to jeszcze straci te pieniądze, które miał przeznaczyć na dobry cel. Korzystajcie z tej mądrości ludzkich powiedzeń. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków,
Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Skierujmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa i przez ręce Matki Najświętszej. Módlmy się za Kościół Święty, a szczególnie za synod biskupów, który odbywa się w Rzymie, aby umiał rozpoznawać znaki czasu. Ciebie prosimy. Módlmy się o roztropność i umiejętność w zarządzaniu dobrami Kościoła przez tych, którzy są odpowiedzialni, aby zgodnie z wolą Bożą wydawali pieniądze dawane przez wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny w naszej parafii, za kobiety samotne, za wdowy, aby Bóg im błogosławił i dawał środki materialne potrzebne do życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych parafian, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, aby pamiętali, że jeżeli się nie nawrócą, grozi im potępienie wieczne, gdyż nie słuchają głosu Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież na terenie naszej parafii, aby Bóg chronił ich do demoralizacji, które niesie telewizja, internet, a także przykłady niektórych dorosłych. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój wieczny dla Anny, Teresy, Piotra i naszych zmarłych parafian, aby Bóg przez ręce Maryi otworzył im bramę raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mądrze i roztropnie zarządzali swoimi dobrami, które otrzymujemy od Boga i nie przywiązywali serca do nich, kiedy trzeba będzie się podzielić z biednym. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, Twój Syn zbudował swój Kościół na opoce Piotrowej. Racz nas przeniknąć wiarą podobną do wiary apostołów i daj nam radość płynącą z należenia do Twojej owczarni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy
Przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o zmarłych, o Annie, Teresie, Piotrze, a także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi papieżami Janem XXIII, Janem Pawłem II, błogosławionym Pawłem VI i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim przekażmy sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nasz
nasze ogłoszenia parafialne. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tace w ramach kolekcji inwestycyjnej i na ogrzewanie. Przeżywamy dziś 15. Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II, patron rodziny. Przed Kościołem odbywa się zbiórka ofiar na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nabożeństwa październikowe, czyli różańcowe, odprawiane są po mszy świętej wieczornej około 18.30, a w niedzielę o 15.00. W poniedziałek w Tynieckim Klubie Kultury odbędzie się spotkanie poetycko-literackie w serii Zamyślenia Mnicha, które zaprasza i będzie prowadził brat Jan nasz. We wtorek 13 października zapraszamy na mszę świętą przy figurze Matki Bożej w lesie. Procesja wyruszy od środka osiedla o 16.30. Przyszłą niedzielę obchodzi imieniny brat Łukasz, był opiekun ministrantów naszej parafii. Tego też dnia ojciec Konrad Małys będzie obchodził 25-lecie ślubów zakonnych. Jubilat będzie przewodniczył na sumie o 10.30. Za tydzień w niedzielę o 15.00 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, po którym będzie wygłoszona nauka dla żywego różańca, a następnie spotkanie żywego różańca w sali Paulus w odnowionej części opactwa. Także w przyszłą niedzielę rozpoczyna się tydzień misyjny pod hasłem Od nawrócenia do misji, będący inspiracją do modlitwy i refleksji nad misyjną działalnością całego Kościoła, która należy do jego natury. Kustosz Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach odpustowych w ramach Triduum przed tym wydarzeniem w niedzielę 18 października i przez 3 kolejne dni kazania będzie głosił znany egzorcysta i kaznodzieja Michał Olszewski, sercanin. W dniu odpustu w czwartek 22 października mszę świętą o 12.00 odprawi ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, założy Radia Maryja, a sumie odpustowej obejmie 17.00. Przewodniczy będzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Więcej szczegółów na plakacie. Ojciec prowost zaprasza parafian do podjęcia wysiłku modlitewnego na rzecz naszej parafii. Szczegóły znajdziemy w gazetce parafialnej w tekście zatytułowanym Parafia żyje. Nasz radny, pan Marek Sobieraj, zaprasza mieszkańców na spotkanie z przewodniczącym Komisji Infrastruktury Edwardem Poremskim oraz radnym miasta na terenie naszej dzielnicy Mirosławem Gilarskim. Odbędzie się ono w Tynieckim Klubie Kultury w środę 14 października o 19.00. Spotkanie będzie poświęcone tynieckiej infrastrukturze drogowej. Dostępny jest też kalendarz intencji na przyszły rok. Przez święte można zamawiać na dawnej furcie w godzinach pracy w kancelarii parafialnej lub biura cmentarza. W tym czasie można też składać wypominki roczne jednorazowe. Brat Jan zaprasza i zachęca do rezerwacji grobów nowej części cmentarza oraz prolongaty miejsc na starej. No i na samym końcu trzeba też pamiętać, że w tym tygodniu są tak znane imiona jak Teresa, Jadwiga, Małgorzata i tym wszystkim kobietom, które noszą to imię, składam takie błogosławieństwa Bożego, serdeczne życzenia, żeby Bóg błogosławił tym kobietom nieraz w bardzo trudnych czasami warunkach, czasami trudno nawet z mężem swoim bywać, a czasami jest już wdową, więc środki materialne są szczupłe. Dlatego niech wam Bóg pomaga, niech was Bóg wspiera, no i daje przede wszystkim siłę, żeby można do końca koło siebie zrobić i samemu w jakiś sposób egzystować. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.